Siemka, z tej strony Prosołt i witam was w kolejnym odcinku z Until Dawn Remake sezon drugi. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie rozdział trzeci pod tytułem Nawiedzenie. I czwarty rozdział pod tytułem Niechęć chyba. No i teraz sobie zaczynamy rozdział piąty pod tytułem Ofiara. Będziemy tutaj grać sobie Mike'iem w sanatorium pierwszy raz. No i drugi raz w sanatorium będziemy jako Mike również w dziewiątym rozdziale. Dobra, lecimy. Słuchajcie, muszę coś zrobić. O właśnie, chciałem coś usunąć z galerii multimediów. I idziemy sobie od razu tędy, nie idziemy tamtym skrótem co w pierwszym sezonie, tylko idziemy od razu tutaj, bo to... Tam też mogliśmy sobie to skipnąć tak naprawdę, bo tam już nie było żadnego totemu do zebrania, mimo że w oryginale był do zebrania właśnie. A wydaje mi się, że w tym odcinku to raczej tylko ten rozdział piąty zrobimy. Nic więcej. Co tu się działo? To jest chore. Że ja w ogóle zapomniałem, że to jest jumpscare. Jak widzicie po mojej reakcji, to na nie zrobiło to na mnie wrażenia. Nie kojarzy mi się też, że on był w oryginale, bo pamiętam, że wtedy kamera stała... No... W taki sposób, że było widać ten korytarz, którym teraz idę właśnie. Te schody. I słuchajcie, tutaj będziemy musieli zrobić trofeum, bynajmniej ja chcę zrobić trofeum. I to trofeum polega na tym, żebyśmy sobie ułamali troszeczkę maczetę. A zresztą zaraz zobaczycie. Nie będę spoilerować na razie, bo do tej maszynki, że tak powiem, czy tam do tej pułapki bardziej bym powiedział, nie podszedłem, żeby właśnie nie stracić ani maczety, ani czegoś innego. Zresztą zaraz zobaczycie, no. Idź, idź, Mike. Rusz dupę trochę. O, o tym mówię. O tej maszynce. Chociaż to bym bardziej nazwał taką pułapką na Wendigo. Moment. To ty mnie karmił?
Co jest? Co on robi? No właśnie. Że tutaj jakby Wendigo wyczuło, wiecie, rączkę do zjedzenia, włożyłoby swoje pazerne łapska i by się wpierdzielił w pułapkę. No i dobra. I tym razem nie zrobię tak jak w oryginale, że od razu sobie amputuję palce, tylko będę dwa razy próbował otworzyć sidła. Próbujemy dalej. Nie będziemy mieli ani palców, ani maczety. Dobra, i teraz sobie amputujemy palce. O Jezu, on tu musi jeszcze... O Jezu, jak on miał sprawną... Dobra, mamy trofeum, porąbana sprawa. Ajajaj. Ajajaj. Karamba. Współczuję. Wiecie, jak ta maczeta była cała, to był po prostu jeden... Jeden zamach. I tyle, i po krzyku, nie? A tutaj on to jeszcze musiał... Ciąć, Jezus Maryja, ohyda. Współczuję trochę. A tak tylko trochę. Dobra, lecimy dalej. Palce ucięte. Maczęta urąbana. Można iść dalej. A czekajcie, to nie u niego było. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Zostaw to już, Mike. Mike, idź. Tak, to było... To ciało. Sprawdźmy to. Wiecie, łącznie z tym czytaniem i w ogóle, to mi tak ta sekwencja ze sanatorium zajęła 35 minut. Ona była troszeczkę dłuższa w oryginale o 5 minut, tak mi się wydaje. A większość pewnie nie zauważyłaby różnicy, może jakbym... nie był już tutaj zapoznany z otoczeniem, to może też by mi to zajęło troszeczkę dłużej. W ogóle jest tutaj tych wilków? Bo właśnie nie wiem, czy to jest... Czy tego wilka, co będę zaraz kopać, to jest ten sam, który mnie właśnie gonił.
To mnie zawsze tak zastanawiało, ile to rzeczywiście było wilków. Bo był ten jeden czarny i jeden biały. Jeden biały to mnie chyba właśnie teraz ganiał, ale może to był jakiś drugi biały. Nie wiem. Whatever. Who cares? Znowu tutaj. Czarny i tak nie przeżyje. Niestety. Jezu, przepraszam, przepraszam. Spokojnie, mały, spokojnie. Dobra, muszę iść po tą kurtkę. No, co my tu mamy? No bez jaj. Mam cię. Jasne, zamknięte. Okej. Dobra, lecimy matem teraz. Nie mogę uwierzyć, że Josh nie żyje. Bardziej w to, jak umarł. Chodzi mi raczej o to, że mogli się pomylić. Co? Może trzeba było iść do tej szopy i zobaczyć, czy to prawda. Nie wiem, kurwa, są rzeczy, których po zobaczeniu nie da się już nigdy więcej odwiedzić. Tak, chyba tak. Ale trzeba sprawdzić, żeby być pewnym. Ja tam im wierzę na słowo. Na miejscu Mata pewnie też bym tak pomyślał. A tutaj ta kwestia Emily, no to wiadomo, jest prowadzona specjalnie przez twórców, żebyśmy już mieli co do śmierci Josha lekkie wątpliwości, że ona była prawdziwa. Co znowu? Mat, zamknięte! Weź, rozwal te drzwi, dobra? Hej, moment, jak zaczniemy robić w drzwi, to ten przyjemniaczek nas usłyszy. A masz jakiś lepszy pomysł? Nie wiem.
A może... Patrz! Co? Okno. Świetnie, Matt. Szkoda tylko, że zmieści się tam co najwyżej moja pomadka. Nie, chodź. Nie wciśniesz się tam, wielkoludzie. Słuchajcie. Ostatnio chciałem pomóc Emilii, żeby ona tam się przycisnęła i nam otworzyła. No ale ona się zesrała później. Żebyśmy to rozwalili, no. Spróbuję jeszcze raz. Może teraz, jak mam trochę lepsze... Tak, trochę lepsze? No takie średnie relacje z Emily. Dam radę, ale ty tak. Od chwili ci chcesz cisnąć mój tyłek w taką dziurę? W ciasne jeans jak... Za dużego nie masz. Co, proszę? To talent. Dobra, spróbujmy. O! I patrzcie! Czyli rzeczywiście, jakbym stanął po stronie Emily podczas tej kłótni w pierwszym sezonie... Tak, bo mi się wydaje, że w oryginale ona mi weszła tam normalnie. Cholera! Kojarzę tą scenę. No dobra. No dalej. O mój Boże! Ciemno jak w dupie, nie podoba mi się to. Jestem tuż obok, Em. Nic nie widzę! Pełno to jakichś pieprzonych gratów, co chwilę na coś spada! Spokojnie! Widzisz jakiś zatrzask? Cokolwiek! Patrz, to jest chyba pełno pająków! Ostrożnie! Jak mam być ostrożna? Ułomie, skoro ciemno, to jak w dupie! Hej! Ja tylko próbuję ci pomóc! Już prawie! Udało mi się. Dobra robota, Ren. Rządzisz. Też jesteś niezły. Ładnie sobie poradziliśmy. 6 z plusem. Zrobiłbym to jeszcze raz. Oho, ewa. Co jest grane? To jakieś szaleństwo. Byliśmy tu ledwie kilka godzin temu. To się musiało stać niedawno. Co tu się, kurwa, macie dzieje? To musiał być ten gość. Ten, który złapał Chrisa i Ash i Josha. Musi wiedzieć, że to jedyna droga ucieczki. Nie mów tak. Zobacz, oczywiście ktoś musiał przesunąć wagonik. Ale nie jest aż tak daleko, nie? To skoczysz? Jestem dobry. Paweł Jumper będzie. Mimo na gondoli. Matt, skoro nie dasz rady przeskoczyć, to co my teraz zrobimy? Boże. Nie mam pojęcia. Słyszałem słowo gondola i już mam ochotę pograć w Tomb Raidera 2013. Pamiętam tą scenę z gondolą, jak się no tam nawalało z wrogami. Dobra, musimy ogarnąć tą mapę. I tutaj, tym razem, będziemy okazywać niechęć, żeby tam iść. Hej, patrz! Bo jak będziemy zniechęceni i znajdziemy sobie tym razem pistolet flarowy, to ani Emily, ani Matt nie wystrzelą w górę jak debile tej flary, tylko zostawią ją dla siebie. Naprawdę niezły Saigon. Straszny bajzer, ta stacja już wcześniej to był szrot, ale teraz... Matt, dosłownie 3 razy dałem gałkę do góry, a ty idziesz do tyłu. What the fuck? Człowieku. Szpital psychiatryczny. Świetnie, to już totalnie... Ohydne. Nie, tylko straszne. Musi być coś, jakiś sposób, nie wiem. Zamieniam się w słuch. Spójrz na te graty, musi tu być coś użytecznego, prawda? Super. Nie ma kluczyków, nie ma wagonika. Czyli nic nie wskuramy. A co z tą wieżą przeciwpożarową? Tą z mapy? No, jest to jakieś wyjście. Może jest tam radio, telefon albo coś. W sumie powinno być, nie? Pewnie tak. Matt, musimy dostać się do tego radia. Nie zgadzaj się. Nie wiem, ja... Niby mogłoby się udać, ale wiesz, chyba raczej powinniśmy... Efekt motyla na tych samych falach. Szkoda, że od razu mi nie otwiera tego, co zdobyłem. Matt nie chciał się udać do wieży zgodnie z planem Emily.
schroniska. Nie powinniśmy oddzielać się od reszty na tak długo. Sekunda. Pierw chcesz opuścić schronisko, teraz wracać. Ty sam już zwyczajnie nie wiesz, co powinniśmy zrobić. Na pewno nie lepiej niż ja. A ja mówię, że powinniśmy iść do wieży przeciwpożarowej i wezwać pomoc przez radio. Kropka. Skoro jesteś aż tak przekonana... Jestem, Matt, i dziwię się, że ty nie jesteś. Jestem. Serio. Tak. I słuchajcie, tutaj... Później jak będziemy grać Emily, ogółem zabiłbym Matta już na tym klifie, ale tak szczerze to wolałbym wam pokazać troszeczkę brutalniejszą śmierć. Żeby Matt przeżył właśnie do rozdziału 10, żeby mógł umrzeć tam przy sekwencji Nie ruszaj się. Czekaj. Co tam robisz, ślicznotko? Wydostaje nas stąd, panie pustyłbie! Oplutet. Nic nowego. Matnia. Dobra, i tutaj odwalimy tą samą akcję, co w oryginale w drugim sezonie. Proszę, czyli nie pomożemy Emily, ani nie złapiemy nic totalnie. Ja śpię, ja nie widzę nic. Nie udaję, że mam lęk wysokości i nie chcę na to patrzeć. Przepraszam cię. Zaraz będę musiał zobaczyć status. Okej, pomału. Wiesz co? Mam szczęście, że żyję i to nie dzięki tobie. Jezłem, próbowałem cię złapać. Było widać. To, żeś się postarał. No. Następnym razem będzie lepiej. Obiecuję. Następnym razem? To znaczy... O ile będzie następny raz, nie? Co? No radio! Zadziała. Ale jeśli nie zadziała, to co zrobimy? Możemy po prostu zejść sami. Zejść skąd? Z tej góry. Żartujesz sobie? Co za problem? Przecież nie unosi się w powietrzu. Równie dobrze by mogła, przecież jest ciemno. Spoko, może nie będziemy musieli. Myślisz, że ten psychopata nam odpuści i po prostu sobie pójdzie? Zaraz. A może powinniśmy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce? Trochę przeczekać. Na pewno łatwiej będzie coś zadziałać jutro rano. Może i tak. Byle nie w schronisku. On się właśnie tego spodziewa. Jest inne wyjście. Sanatorium, które widzieliśmy. Opuszczone. Nie zbudowaliby czegoś takiego na szczycie góry bez jakichś innych, awaryjnych sposobów komunikowania się ze światem. Tak, może i masz rację, ale jakoś nie mam ochoty się w to miejsce zapuszczać. Potraktujmy to jako ostateczność. Bądź teraz podwójnie ostrożna, Ellen. Tak jest, Matt. Jeśli znowu nie masz ochoty mnie łapać, wolałabym nie kończyć. Przepaść, wiesz? Ma, co to? Jezu, kurwa! Kurde.
Mamy sam cię. No i tutaj tym razem damy się złapać, jako sam. Gra będzie krótsza chyba o połowę segmentu, jak nie więcej. Halo? To wy? Co wy tam robicie? Straszycie? Okej. Tam jeszcze nie wie, co tu się odwala. Ale było słychać, jak ktoś chodzi. Chris? Mike? Emily? Trochę już jednak przesadzacie, okej? Okay? Najpierw było śmiesznie, haha! Drzemy łacha z tego, że sam nosi tylko ręcznik. Ale teraz wam już tego naprawdę dość, dobra? Pośmialiście się już? Andalus schodził zabójca. Jeśli chcieliście mnie wystraszyć, to brawo! Udało się! Trochę dziwne. Hej! Ludziska, dajcie spokój! Kończymy już z tym! Ja naprawdę bardzo nie przepadam za taką ciszą! Witaj, Samantha. Szukasz mnie? Rozglądanie się niewiele ci pomoże, Samantha. No kurde, no! Zobaczysz tylko to, co chcę, żebyś zobaczyła. A mam ci sporo do pokazania. Co się dzieje? Otwórz oczy. O, Boże! Jest całkiem ładna, nieprawdaż? Co wy tam robicie? Piękna ptaszyna w tobie. Czemu to? Ciekawe, czy ma jakieś pojęcie o tym, co ją czeka. Myślisz, że to ostatnie szczęśliwe chwile w życiu tego stworzenia? Czemu mi to pokazujesz? A czemu oglądasz? Jestem ciekaw, skąd on ma ten najnowszy kadr sam w ręczniku. Chryste, coś ty zrobił! Dam ci 10 sekund. 9. 8. Nie! 7. Błagam, nie! Dobra, biegniemy. Tym razem nie rzucamy wazonu. Dobra, idziemy dalej, bo chcę wam pokazać konsekwencje jednego wyboru. Czyli właśnie konsekwencje zabicia wiewiórki w pierwszym rozdziale jak Chris. Wiecie, później ten ptak podrapał sam. No i dobra, spróbujemy się ukryć.
cię teraz przyjmę. No właśnie. Użyjemy kija. Bąk! Jakieś żarty, nie ma klamki? I tutaj sam się zrani jeszcze bardziej właśnie przez to. I słuchajcie, ja w oryginale wybierałem od razu, że idę za głosem, czy tam za hała, a nie, dałem biegnij w oryginale i teraz się ukryjemy. No właśnie. Tak nas złapał i tak nas złapał. No, to było ekscytujące, prawda? Dobra robota! Całkiem dobrze ci idzie z tą twoją grą. Tak, tyle ciężkiej pracy poszło na badanie źródeł twoich lęków. A ty to zwyczajnie zaprzepaszczasz. Aha. Twój paniczny strach porażką. Obracasz się przeciw tym, na których cierpieniu tak desperacko ci zależało. Czy było warto? Rozdział szósty, zemsta. Co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? Bardzo cię proszę, weź się w garść. Daj mi pomyśleć, okej? Okay? Okej. Okay. Zamykam się. Samoobronie. Maz zaatakował stado jeleni. No i teraz będziemy quick time eventować, żeby jakoś Mata uratować. Hej, odwal się! To jest moje odwrotne decyzje. Takie są konsekwencje właśnie. Jasne, że podziękuję, cholera.
Nawet nie wiesz, jak bardzo ci podziękuję. Później, kowboju. Teraz musimy spadać, zanim wrócą te pieprzone rogacze. No i tutaj mogłem zginąć matem, ale chcę, żeby przeżył w 10 rozdziale, bo jego śmierć jest bardziej efektowna w tym 10 rozdziale. No i tutaj jakby mat umarł, to i tak byśmy grali Emily, nie? Jeśli uda nam się kogoś złapać przez radę... Czekajcie, jaka jest relacja z matem? No, nie za... Potrzebujemy pomocy. Tylko co będziemy robić w tym czasie? Niezła, po prostu. O Boże, tylko nie tam. Nie lepiej zostać tutaj, wiesz, na wypadek, gdyby ktoś chciał się z nami skontaktować. Przede wszystkim musimy odpalić to radio. Co ty nie powiesz? Nic nie widzę. Co to jest? To tylko zwykła lampa. Zapewne jest czujnikiem ruchu. Dobra, wchodzimy. Ech, czemu tak wieje do cholery? A tak na złość, wiesz? W oczach mu poświeć jeszcze. Wszystko okej? Tak. Wychodzimy na zewnątrz. Idziemy po pistolet sygnałowy. No zajebiście! Masz. Weź to, może się przydać. Tak jest, pani kapitan. Dobra, schował go, super. O to chodziło właśnie. Żeby wyrazić niechęć. No i żeby zachować to dla siebie w razie W, nie? No zajebiście, znalazła! Dobra robota. Okej, okay, no to pół dla Mata i Emily. Dobra. Gadamy. Tu posterunek straży. Odbiór. Halo? Jest tam kto? Halo? Proszę, odezwij się,
jeśli nas słyszysz, potrzebujemy pomocy! Odbiór, odbiór! Kurde... Halo? O, dzięki Bogu! Proszę! Potrzebujemy pomocy! Halo, czy ktoś próbuje nawiązać łączność? Tu po stronie Straży Pancernego w Kaszubskiej Województwie. Sygnał jest bardzo słaby. Proszę mówić wyraźnie i powoli odbiór. Proszę! Błagam, proszę, pomóżcie nam! No, na pewno. Uczyliśmy na górze Blaku, ta w okolicy grasuje psychopata! Potrzebujemy pomocy! Hello. Krzycz dalej. Pomocy! Utknęliśmy na górze Blakut przy schronisku narciarskim. W okolicy grasuje morderca. Zabił już jednego z naszych znajomych. Zabierzcie nas stąd, proszę! Nie słyszę wyraźnie. Proszę powtórzyć, odbiór. Proszę! O mój Boże, zginiemy tu jeśli... Polizacja statusu. Odwaga spadła. Podskoczyło z matem. Ja pierdzielę, serio? Psychopata, nie rozumiecie tego? Jakim cudem? Czujnik ruchu coś wygrał. Pewnie zasrany jeleń. Przyjąłem, proszę pani. Proszę zachować spokój i pozostać na miejscu. Myślę mi pomoc helikoptery, gdy tylko uspokoi się pogoda. Co? Kiedy? Kiedy będziecie? O świcie, najwcześniej. Nie przez świtę. Jest. Staniesz w łeb. No tak już bywa, Emily, przykro mi. Chyba i nie. Dobra, jeszcze to dogramy, tą sekwencję. Sobie skończymy. Cholera! Okej, okay, tego dialogu jeszcze nie słyszałem chyba ani razu. Zrób coś, tylko szybko proszę! Dobra. Już idę. Żeby użyć pistoletu sygnałowego, muszę dwa razy wybrać, uratować, żeby uratować Emily. Nie chcę tego przeważyć. To już tylko to trofeum, nie? Dobra.
Próbujemy dalej. Spadniemy tam trochę niżej. No tak jak w oryginale, jeśli ktoś oglądał drugi sezon, bardzo polecam wam sprawdzić. W sumie zobaczycie też, jakie są różnice. Spokojnie, ona się tam na lince buja. Nie martw się. No właśnie. Co jest? Co tak miało być? Trochę dziwnie to wyglądało. No ja dobra, mam trofeum, po prostu oddychaj. Nie było jej na górze? Nie wiem, nie widziałem jej. Musiał... Dobra, słuchajcie, będę kończyć już. Tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Until Dawn Remake sezon 2.